Witam w prezentacji i montażu 77 numeru Stara 266 od HZ. W tym numerze utrzymujemy rurę tłumika wydechu, rurę wydechową, górę i dół tłumika, wspornik tylny i przedni, dwa cybanty mocujące, cztery nakrętki cybantu i śrubki.
tym numerze został zmontowany i przymocowany układ wydechowy z tłumikiem. Po montażu części 77 numerów mamy zmontowane. Górną i boczne części karoserii z reflektorami, kierunkowskazami, diodami, dolną kratkę chłodnicy, przednią część z grillem logo Stara, przedni zderzak, łańcuch z hakiem, dwa uchwyty, cztery części dwóch zbiorników paliwa, kolumna kierownicy z kierownicą, część przekładni kierowniczej, tester, tylną i przednią część ramy z przednim i tylnym zawieszeniem, trzema mostami napędowymi, sześcioma kołami, silnik, przednią belkę poprzeczną z zbiornikiem wody, skrzynkę rozdzielczą z mostami napędowymi, wciągarkę silnikiem liną, tylną belkę ze światłami, tablicą, hakiem, dwie ramy nośne zbiorników paliwa, zbiornik powietrza, układ wydechowy z tłumikiem i oponę koła zapasowego. Numer 77. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje od wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich spis, ważne wskazówki, instrukcje montażu i pokazany model z zamontowanym układem wydechowym. Star 660M2, część druga. W niemniejszym zeszycie dopełniamy charakterystykę techniczną samochodu Star 660M2 zaprezentowaną w zeszycie numer 71 naszego wydawnictwa. Układ hamulcowy. Star 660M2 miał hamulec nożny hydrauliczny z naciskowym mechanizmem wspomagającym działającym na wszystkie 6 kół. Ciśnienie powietrza w mechanizmie wspomagającym powinno wynosić od 4,7 do 5,4 kg/cm². Pozostałe wymiary charakterystyczne układu hamulcowego miały następujące wartości. Średnica tłoka pompy hamulcowej 38 mm, średnica tłoka rozpieraczy przednich 38 mm, średnica tłoczka rozpieraczy tylnych 32 mm, średnica wewnętrzna bębna hamulcowego 400 mm. Do tego dochodziły hamulec ręczny działający na wały główne skrzyni biegów. Wspornikiem hamulca ręcznego była tylna pokrywa skrzyni biegów, zawieszenie i koło. Star 660M2 miał resory przednie piórowe, półeliptyczne, podłużne, zawieszone na wieszakach. Siły hamowania i napędu przedniego mostu były przenoszone na ramy przez resory. Resory tylne były piórowe, półeliptyczne, odwrócone, zamocowane do ramy, wachliwe na łożyskach i opierały się końcówkami na ślizgaczach mostu. Siły napędu i mocowania mostu środkowego i tylnego były przenoszone na ramy przez drążki reakcyjne. Wychylenia pionowe mostu środkowego i tylnego do góry były ograniczone zderzakami gumowymi przymocowanymi na dole półce podłużnic ramy oraz zderzakami stalowymi przyspawanymi do pochew mostów. Wychylenia w dół były ograniczone przez linki stalowe podwieszone do podłużnic ramy. Stary 660M2 miał amortyzatory przedniego mostu hydrauliczne, dźwigniowe, dwustronnego działania. Koła Stara 660M2 miały następujące wymiary: obręcze 9,18 cali, ogumienie 12,18 cali, ciśnienie powietrza w ogumieniu podczas jazdy po nawierzchni twardej powinno wynosić 3,5 kg/cm², a w terenie 1,5-3,5 kg/cm². Samochód był wyposażony w jedno koło zapasowe, kąty ustawienia kół przednich były następujące. Kąt wyprzedzania stworzenia zwrotnicy przy pełnym obciążeniu 2-4 stopnie, kąt pochylenia kół 2-4 stopnie, kąt pochylenia kół 0,5-1,5 stopnia, kąt pochylenia osi stworzenia zwrotnicy 2,5-3,5 stopnia, zbieżność kół 2,5-6,5 mm. Mamy zdjęcie i informację, że na podwoziach samochodu Star 660 instalowano różnego rodzaju nadwozia. Mamy zdjęcie i informację, że na potrzeby wojska dostarczono łącznie 13 760 samochodów Star 660 w różnych wersjach.
Na zdjęciu Star 660M2 cysterny. Na podwodziach Stara 660M2 montowano również różnego rodzaju cysterny. Od 1970 roku w fabryce urządzeń budowlanych w Koszalinie produkowano cysternę T686 przeznaczoną do przewozu paliw ropopochodnych. Wyposażono ją w pompę do tankowania pojazdów, dzięki czemu korzystano z niej na poligonach, a także w budownictwie czy rolnictwie do przewozu paliw i tankowania maszyn pracujących poza drogami utwardzonymi, np. kombajnów. Kolejny model cysterny oznaczony CW66 został przygotowany do przewozu wody pitnej. Nadawał się on do transportu wody np. w przypadku klęsk żywiołowych, ale też do gaszenia pożarów. Mamy zdjęcie Stara 660M2 badanego w ITS. Mamy zdjęcie i informację, że produkcję Stara 660M2 prowadzono równolegle z jego następcą, tak jak Starem 266 aż do 1984 roku. Star 660M3. W 2000 roku na zamówienie polskiej armii spółka AMZ Głowno przygotowała pakiet zmian konstrukcyjnych, które wdrożono w pojazdach remontowanych dla Wojska Polskiego. Modernizowane wersje podziwych Starów oznaczono jako Star 660M3. Zastosowano w nich turbodoładowany motor wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa marki Iveco o pojemności 2,8 decymetra sześciennego i mocy 122 koni mechanicznych, przekładnię kierowniczą ze wspomaganiem firmy ZF i dwuobwodowy układ hamulcowy. Instalację elektryczną zmieniono na 24 V, w ten sposób zmodyfikowano około 100 pojazdów. Kolejne 20 egzemplarzy dostało mocniejszy silnik o mocy 170 koni mechanicznych. Unowocześniony Star 660M3 mógł przewieźć ładunek o masie 4 ton na drogach utwardzonych i 2,5 tony w terenie. Ponieważ konstrukcja Stara 660 była zbyt przestarzała, z dalszych modernizacji tych pojazdów polskiej armii zrezygnowano. Opel Blitz 1930-1975. Mamy zdjęcie Opla Blitza z niemieckimi żołnierzami, Włochy 1944 rok. Lider rynku. W 1907 roku w II Rzeszy Niemieckiej zarejestrowano zaledwie 957 sztuk samochodów, z czego 75, a zatem prawie 8%, były to pojazdy Opla. Mamy zdjęcie Opla Blitza z nadwoziem dźwigowym, Rotterdam, 1946 rok. Mamy zdjęcie Opla Blitza na zjeździe zabytkowych pojazdów wojskowych we wschodnich Niemczech, 2016 rok. Mamy zdjęcie Opla Blitz jako wóz strażacki na terenie Muzeum Eiberg Zurich w okolicach Blizna, 2016 rok. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli głośnik, pojemnik na baterię, przełącznik. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.